Siatkarze amatorzy powrócili na parkiety. Rozpoczęły się bowiem gry eliminacyjne do organizowanego corocznie przez OSIR turnieju z okazji Święta Niepodległości. W tym roku rozgrywamy 24 już turniej z okazji Święta Niepodległości. No mamy akurat w tym roku stulecie niepodległości, więc ten turniej taki poniekąd jubiluszowy jest. Chcemy, żeby jak najlepiej wypadł, no bo to jest raz na 100 lat taka rocznica. 12 zespołów mamy w tym roku, tyle dopuściliśmy do rozgrywek, no wszystko po to, żeby to zakończyć no, w odpowiednim czasie, bo tradycyjnie już pod koniec listopada gramy naszą Biłgorajską Ligę Piłki Siatkowej. Turniej z okazji Święta Niepodległości co roku cieszy się dużą popularnością. Drużyny chętnie biorą udział w rozgrywkach, traktując zmagania jako ciekawą przygodę i formę przygotowania do ligi. Większość zespołów rywalizujących w tym roku dobrze już znamy. Są to m.in. Top 300, Akston Zamość, Junior Max czy Nadleśnictwo Biłgoraj. Drużyny to są raczej znane z nazwy. One się zmieniają, co roku są inne. Trzon jest taki sam, o może tak powiem. Ale osobowo zawodnicy odchodzą, dochodzą. Ale są to raczej nasi stali bywalcy. To są drużyny amatorskie, więc te składy się zmieniają. W tej chwili już gramy drugi turniej eliminacyjny, bo w piątek rozpoczęliśmy ten turniej. No i składy są troszkę inne jak w poprzednim roku. No nas to cieszy, ale to jest, jeszcze raz mówię, amatorska, to są amatorskie zespoły. One mogą zmieniać składy. I powinni nowi zawodnicy młodzi dochodzić. W ubiegłym roku turniej wygrali siatkarze Leśnika. W tegorocznej edycji drużyna oczywiście również bierze udział, chociaż w nieco zmodyfikowanym składzie. W tamtym roku mieliśmy fajną pakę, wygraliśmy Ligę Biłgorajską i w tym roku mamy nowych zawodników, ale powalczymy i zagramy jak najlepiej. Drużyna złożona z uczniów zespołu szkół leśnych poważnie traktuje wszystkie zawody, w których bierze udział. Jak mówi kapitan Grzegorz Pętek, kluczem do ich sukcesów są regularne treningi i przyjacielska atmosfera w drużynie. Treningi mamy dwa razy w tygodniu, natomiast w wakacje mamy także obóz sportowy, który pomaga nam przygotować się do ligi i w ogóle do turnieju. Naszym trenerem jest Jacek Grabias, to on nas przygotowuje, on zbiera naszą pakę i to on wszystkim organizuje. Czy drużynie Leśnika uda się powtórzyć sukces z zeszłego roku? Przekonamy się już za kilka tygodni. Tymczasem zespoły dopiero rozpoczęły rywalizację, która potrwa do drugiej połowy listopada. Ten rok jest taki specyficzny, bo i po drodze mamy święto zmarłych i tam też nam troszkę tak to rozbija rytm tych naszych rozgrywek. Potem jest właśnie 11 listopada i miejskie obchody tego jubileuszu. Nasza hala będzie na kilka dni wyłączona z takich rozgrywek sportowych, no ale myślę, że no damy radę. Celami turnieju z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości są zdrowa rywalizacja i integracja zawodników, ale przede wszystkim godne uczczenie ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy. Patronat nad turniejami sprawuje przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj. W tym roku wybraliśmy nową radę, przewodniczący jeszcze nie został wyłoniony. Nie wiadomo więc, kto wręczy nagrody siatkarzom. Mieczysław Jamros uspokaja jednak, że z całą pewnością podsumowanie rywalizacji odbędzie się w sposób bardzo uroczysty. Turniej z okazji Święta Niepodległości rozpoczyna siatkarską zimę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po zakończeniu turnieju rozpoczną się zmagania ligowe. W drugiej połowie listopada rozpoczynamy naszą Biłgorajską Ligę Piłki Siatkowej. Tu do tego turnieju dopuszczamy ograniczoną liczbę zespołów, no właśnie ze względu na to, że nas terminy niejako obligują do tego. Chcieliśmy to zakończyć i w tym roku w okolicach 11 listopada. Także ten turniej właśnie jest takim przedsmakiem ligi. Tu się drużyny właśnie dopiero kształtują. Tak jak wspominamy, zresztą też nowi zawodnicy dochodzą. Te drużyny jeszcze nie mają takiego kształtu, jak będą w lidze. Tu grają tylko kilka spotkań, potem w lidze będą już grać dużo więcej. To będzie co roku jest 16-18 zespołów. Emocji siatkarskich na pewno nie zabraknie. Piłkarze Łady Biłgoraj nadal nie mogą znaleźć sposobu na odczarowanie własnego boiska. W niedzielę podopieczni Bartłomieja Kowalika podejmowali szósty w tabeli Kryształ Werbkowice. Mimo iż faworytem spotkania byli goście, którzy od początku dość groźnie atakowali,
Łada dzielnie stawiała opór, próbując wykorzystać stwarzane przez siebie okazje. Napastnicy Kryształu dochodzili do sytuacji strzeleckich, ale Łukasz Szawara dzięki skutecznym interwencjom zachowywał czyste konto. Druga połowa przez długi czas także nie przynosiła zmiany bezbramkowego wyniku. Aż do 86 minuty, kiedy to padł jedyny gol w tym spotkaniu. W z pozoru niegroźnej sytuacji zawodnik gości skierował piłkę do bramki i dał Kryształowi prowadzenie. Kilka ostatnich minut meczu nie wystarczyło, by Łada mogła jeszcze odwrócić losy meczu. Tym bardziej, że nasz zespół nie stworzył już sobie żadnej okazji bramkowej. Piłkarze Łady przegrali z Kryształem 0-1. Do tej pory biłgorajska drużyna zgromadziła 10 punktów, na które złożyły się 3 wygrane, 1 remis i 9 porażek. Wyniki osiągane przez zespół nie napawają optymizmem. Pamiętajmy jednak, że Łada dysponuje obecnie bardzo młodym składem. Wielu zawodników to wciąż juniorzy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w dorosłej piłce. Do końca rundy pozostały jeszcze 2 mecze, kolejno z Lublinianką i Tomasowią. Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej podjął też decyzję, że pierwsza kolejka rundy wiosennej zostanie rozegrana awansem tydzień po zakończeniu obecnej części rozgrywek. Oznacza to, że pod koniec listopada Łada rozegra jeszcze jeden mecz z Górnikiem Drugim Łęczna. W magazynie sportowym zaglądamy na boiska amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Drużyny w sobotę rozegrały 8. kolejkę spotkań. Mecz na szczycie pomiędzy RWKS Spartą a Spartakusem został przełożony. OKS Sitarska uległa załadunkowi Team 1-4, piłkarze Galacticos przegrali z Blokersami 1-8 i takim samym rezultatem zakończył się mecz pomiędzy FC Bażant a 100%. 4 gole w tym spotkaniu zdobył Maksymilian Furmaniak ze 100%, który ma już na koncie 25 zdobytych bramek. I z ogromną przewagą prowadzi w klasyfikacji króla strzelców. Drugi w zestawieniu jest Kamil Kawalec z Sitarskiej, który zdobył 14 goli, a za nim plasuje się Łukasz Łosiewicz z załadunku Team, zdobywca 13 trafień. W tabeli prowadzi obecnie RWKS Sparta z dorobkiem 19 punktów po 7 meczach. To jedyny zespół, który do tej pory nie zaznał jeszcze goryczy porażki. Drugie miejsce zajmuje Spartakus Team, trzecie 100%, czwarte Sitarska, piąte Blokersi, szóste załadunek Team, siódme Galacticos, a ósme FC Bażant. Kolejne mecze amatorskiej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta odbędą się 3 listopada.